Życie, życie jest nowelą. Raz jest yo, a raz jest elo. No to jest samograj! Co poszło u ciebie nie tak, że nie dorobiłeś się... Kto to kurwa robi, chłopiec, to się w ogóle nie kleje. Twoje top 3 swoich płyt to? Polskie modelarstwo naprawdę kurwa kuleje. Jingle bells? Mamo, przepraszam. I uważajcie, w tym momencie co się dzieje. Ale ona przez całą tą rozmowę nie miała pojęcia, że to jestem ja. Nawet po głosie mnie nie poznała. Ta marka nie kojarzy mi się najlepiej teraz. Kojarzy mi się ze złodziejstwem, oszustwem, kłamstwem. W każdym razie książka nie do dostania, Biały Kruk. Oj, zerań! Uuuuj, dawaj! Jak coś? Możemy bawić się dalej w tę grę. Cały Josie. No nie no, jak ty mi powiedziałem, kiepski fanbase. Tak, moi mili. Chodziło o to, żebym zapłacił 50 tysięcy. Nie, Mateusz, nas nie oglądają dzieci. Mateusz. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszych wspólnych spotkań pod jakże dźwięcznym hasłem Telenovela, bo tak nazywa się ta audycja. Może nie jest to wydanie specjalne TDF Info, ale jednak jest specjalne, ponieważ to właśnie dziś będę udzielał odpowiedzi na wasze wyszukane pytania. Będę przekazywał wam wiadomości tak zwane parafialne, komunikował się z wami, mówił wam o tym, co się dzieje u mnie i dywagował na temat stanu społeczeństwa w ogóle. Jak Adam Słodowy w niegdyś onegdaj drzewiej w swoich audycjach Zrób to sam, przygotowałem na dziś specjalną rzecz. Jest to słynny model Tupolewa, który wystąpił, ten właśnie tutaj model. Raper znany jako Tede w jednym z odcinków parodii programu Jedziemy pokazał pudełko z modelem samolotu Tu-154M. Sama Danuta Cholecka wspominała o moim brutalnym ataku na ofiary katastrofy smoleńskiej, co oczywiście jest nieprawdą, ponieważ nie można na ataku, ale warto zaznaczyć, że już w początku tego materiału pani Danka potwierdziła teoria, że była to jednak katastrofa, a nie zamach. Nie wiem, co na to prezes, nie wiem, co na to Macierewicz, ale wiem, że tak było. Słuchajcie, strategię na ten odcinek przyjmuję taką. Otwieram pudełko, nie ma ze mną Zgrybusa, ponieważ Zgrybus jest w Tajlandii. Też musiał być w Tajlandii, ale ja jestem tu, żeby ktoś był w Tajlandii. Zgrybus by mnie instruował co do tego, co należy wykonać. Masz instrukcję. Po kolei, ale ja mam instrukcję właśnie. Ale powiem wam, że trzymanie się lepidło. I teraz pan Mateusz kupił mi lepidło. Ja mam tutaj jakby co patek z pędzelkiem. Poczekaj, patrzę na instrukcję. No nie ma tu zbyt wiele. Zbyt wiele się tu nie wydarza. Pani Danko, kochana. Więc wiem, co Zgrybus by mi powiedział. Znaczy nie wiem, co by mi powiedział, ale ponieważ mi tego nie powie, nie jest to teraz ważne. Przyjmuję taką strategię, Bartoszu, mój drogi, że najpierw sobie wytnę te największe elementy, czyli kadłub, skrzydła i tak dalej. Bo tu widzę, ktoś już cążkami ciął, żeby mi się to nie pogubiło. I potem sobie będę docinał. Tutaj trzeba przyszlifować to, bo to jest widać, no to jest polski model rosyjskiego samolotu, więc ma też polskie akcenty, czyli jest wykonany. Także umówmy się. O, skrzydła. Czekaj, zanim zadaszmy Mateusz pierwsze pytanie, ja muszę być przygotowany na działanie. Najpierw będę sobie tutaj za pomocą pilniczka do paznokci. Kolekomani za dużo nie dali. Będę sobie tutaj w izdrygałki patrzył, gdzie mogę sobie, o, powiem wam moim jej, że kiedyś, jak byłem młodym pacholęciem, to sklejałem modele samolotów i to różne, proszę pana. Ale zwłaszcza moim ulubionym modelem do sklejania był model samolotu Łoś. Wszyscy, którzy mnie oglądają i wychowywali się w ciężkich oczywiście czasach PRL-u albo wczesnej postkomuny, wiedzą, co to za model, bo składnica harcerska, która wtedy była głównym dystrybutorem tego typu fidrygałków, miała w swojej ofercie ze 4 samoloty, więc wszyscy sklejali Łosia, bo najłatwiej było go kupić. Ale mówię o tym nie bez kozery, ponieważ tyle razy sklejałem tego Łosia, że ostatnie moje sklejenia Łosia, a także Wilgi, jak pamiętam, odbywały się już w ogóle bez użycia instrukcji. Z pamięci jechałem. Fantastyczna rzecz. Czekaj, ale spojrzę, żeby nie było.
Powiem wam, że wiele razy w życiu zrobiłem rzeczy niezgodne z instrukcją, to znaczy nie patrzyłem na to, co się wydarza. I wiesz, już bym popełnił pierwszy błąd, ale już go nie popełnię, bo widzę, że należy wkleić mu okna. Wkleję okna, a potem skleję sobie kadłub, potem dokleję skrzydła, płaty i to, co udaje silnik. No dobra, będziemy improwizować może już. Ja też tak myślę. Czy chcesz mi jakieś pytanie zadać? Tak, no zalećmy z pytaniami, nie ma co tego przedłużać. No, a skoro do tablicy wywołałeś panią Danutę, to jest z tej Holecką? Tak, to jest z tej kategorii jedno pytanie. W ogóle zaznaczę, że pytania są różne. Przez śmieszne, trudne, bardziej trudne, mniej trudne. No bo już się pojawiają pierwsze schody, ale... Nie, no ale właśnie najlepsze... Nie, mówię o samolocie. A! Patrzcie, bo tu jest jakaś... W Warszawie schody są bardzo popularne. Umówmy tak, się. Tak, to prawda. Dobra, więc reasumując. Są różne pytania z różnych kategorii, różny stopień trudności. Ty tych pytań nie widziałeś, ja sam dokonałem selekcji. To jest piękne, że ich nie widziałem, bo faktycznie nie muszę udawać, że jestem zdziwiony. No, dobra, to lećmy... Uwaga, będę zdziwiony. Lećmy w takim razie z pierwszym, ale skoro wywołałeś do tablicy panią Danutę, to pytanie numer jeden. Czy umówiłbyś się prywatnie na spotkanie z panią Danutą Holecką? Kurde, bardzo chętnie bym się umówił, jeżeli miałbym okazję z nią sobie rozmawiać i zadawać jej różnego rodzaju pytania. Bardzo chętnie. Ja tam wiele by takich osób musiał spotkać na swojej drodze i z nimi sobie móc porozmawiać. Lepidło. Dobra, drugie pytanie. Tutaj to będzie cytat. Jarek to facet z charakterem, często kontrowersyjny, ale to wrażliwy człowiek z rock'n'rollowym podejściem do rzeczywistości i życiowym spojrzeniem. Wiem, z czego to jest cytat. Jego życie jest... To jest cytat z Cookiesa. Nie. Jego życie jest jak seans filmowy, w którym będziemy uczestniczyć, czytając tę książkę. Polecam. Radosław Majdan, piłkarz. Jak ci idzie lektura story Jarula? Kurde, powiem wam szczerze, że zacząłem tą lekturę... Taki, o, widzisz, jest taka zatyczka. Jakościowy. Zacząłem tą lekturę... 17 zł. Ten klej? No, był za 5. Książka Jaruli, wiesz, ile kosztowała? Ile co? Książka Jaruli to kurde z 7 tych mnie kosztowało. Jedyną sztukę znalazłem na Elixie. Było warto? Stary, było do tego stopnia warto, że założyłem sobie konto na Elixie nawet. Teraz pociąłem moją przygodę z tym. No ale jaka jest książka? Ale poczekajcie, no bo chodzi o to, że ja trochę zabrałem się od tego, może to ma sens, od dupy strony. Ponieważ widziałem mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo recenzji tej książki. Streszczeń poniekąd, no bo siłą rzeczy recenzując ją ludzie opowiadali, czego tam się można spodziewać. Nie chcę się tym pianem brać. Więc ja wiem, o czym jest ta książka i wiem, czego się można po niej spodziewać, ale postanowiłem sam przez to przejść. No i będąc szczerym, nie udało mi się dać się to zbytnio, ponieważ na 36 stronie chyba zrobiłem sobie taką akcję, że cisza w domu, nic nie słychać, 18, czytam książkę Jaruli. Już jestem cały w kleju, Mateusz, kurde się. Proszę ciebie, przeczytałem do tej strony, ponieważ to na tej stronie właśnie zaczyna się historia z okradaniem grobów żydowskich. Ponieważ znałem tą historię. Dobra, najpierw ja ci to otworzę. Znałem tą historię, po prostu porzuciłem tą lekturę na tym etapie, ale wrócę do niej jeszcze. To jest taka książka, tak zwana lektura defekacyjna. Książka na sranie po prostu. A parę książek w kiblu masz. Parę książek w kiblu mam, natomiast to książki bardziej o YouTubie, o influencerstwie. Ale może warto tam do tej mojej tak zwanej brązowej biblioteczki dołożyć jeszcze książkę Jaruli. W każdym razie książka nie do dostania, Biały Kruk, więc czuję się wygrany. Pytanie od widza i tu ona zaznaczy, że to jest absolutnie bez ironii. Sokół jest multimilionerem. Robiliście prawie to samo w tym samym czasie, w tym samym miejscu, do tej samej grupy ludzi. Co poszło u ciebie nie tak, że nie dorobiłeś się milionów? I tu jeszcze jest drugie pytanie od niego, ale ono nawiązuje jakby do pytania numer jeden, więc pociągnę temat. Mhm. Jak myślisz, dlaczego 95% polskich artystów nie dorabia się właściwie niczego, szczególnie mimo posiadania takich możliwości zarobkowych? A ja idę otworzyć kolejkę. Słuchajcie, no to jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. Po prostu jedni robią coś, żeby zarabiać miliony, a inni po prostu zarabiają miliony robiąc coś i nie mają tych milionów. Bardzo gratuluję Wojtkowi Sokołowi bycia multimilionerem. Ja nie jestem nawet jednomilionerem. Chociaż nie jest powiedziane, że nim kiedyś jeszcze nie będę, bo milionerem jest ten, kto ma na koncie przynajmniej 1 000 000 złotych. W tak zwanych aktywach. Czy tak? W pasywach, aktywach, nie? Jak widać, nie mam wiedzy nawet na ten podstawowy temat. Po prostu powiem wam szczerze, nie jestem świetnym biznesmenem. W ogóle nie jestem biznesmenem. Natomiast bardzo lubię rapować. I to tyle by było. Żyję sobie na swoim poziomie, na swoim standardzie, który sobie ustanowiłem z biegiem lat i
I tego się trzymam, jest bardzo dobrze. Panie Tadeuszu, chciałbym na początku nadmienić, że oglądając twoje wypowiedzi sprzed lat i kontrastując je z dzisiejszymi, nie da się nie zauważyć, że stajesz się osobą zewnętrznie bardziej empatyczną. Chciałabym się dowiedzieć, czy był jakiś konkretny etap w twoim życiu, który według ciebie jest tym momentem przełomowym, kiedy i co spowodowało tę zmianę? Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za analityczne... Nie wiem, to znaczy empatyczny, bardziej empatyczną. Powiem ci, że ten... No, że stałeś się bardziej miły i otwarty do ludzi. Ja też tak uważam, ale ja wiem, jaki to był moment. A kiedy mi powiedziałeś, że powinienem być milszy? To też, ale myślałem o innym momencie. A, to ja nie wiem, o którym momencie mówisz, ale... Kiedy się poznaliśmy. Ty bez siema właśnie. Słuchaj, może warto sobie po prostu powiedzieć w ten sposób. Kiedy zaczynałem robić to, co robię, a nie mówię tu o skleieniu modelu, tylko zaczynałem moją przygodę z muzyką, rap i... A konsekwencją tego było to, że siedzę tutaj i właśnie z wami rozmawiam. To po prostu, kiedy zaczynałem to robić, to robiłem to tylko z pobudek tego, że bardzo mi się podobała ta muzyka. Rozumiecie, o co chodzi? I to mnie trzymało i motywowało, żeby to robić, a nie to, żeby... Ludzie mnie lubili, a przede wszystkim, żeby ludzie mnie znali, ponieważ w czasach, w których ja zaczynałem to robić, nie było takiej możliwości, żeby ludzie mnie znali. To znaczy, ludzie mogli znać moją muzykę, a nie wiedzieć, że to jestem ja. Zresztą miałem taki przypadek w życiu na początku swojej kariery, gdzie grałem, pamiętam, na Słowacji w bilard z takimi młodymi ludźmi z Polski. Byłem tam z mamą w ogóle na wyjeździe jeszcze. I ci ludzie... Zszedł temat na temat, znaczy rozmowa zeszła na temat muzyki i dziewczyna mówi, że ona słyszała taki zespół 3H. I czy ja znam ten zespół, nie? I jakby ja powiedziałem, słyszałem i ja jej nie powiedziałem, że to jestem ja. Ale ona przez całą tą rozmowę nie miała pojęcia, że to jestem ja, nawet po głosie mnie nie poznała. Chociaż głos miałem trochę podobny. Więc po prostu chodzi o to, że na początku tej całej drogi ja zupełnie mi nie zależało na tym, żeby ludzie mnie lubili. Wręcz powiem więcej. W kolejnych etapach tej drogi nawet zależało mi, żeby mnie nie lubili, ponieważ ja się wcale nie godziłem na to, żeby być, nazwijmy to, celebrytą, czy jak to tam nazwać. Ja chciałem robić muzykę. No i więc potem po prostu byłem sobą i dopuszczałem taką sytuację, że ludzie będą wiedzieć, że jestem miły, jak mnie poznają, a jeśli mnie nie poznają, będą myśleć, że jestem niemiły, niefajny, zadufany i tak dalej, co zresztą przez lata tak było. Patrzcie, wkleiłem szybki. Nasz polew jest prawie gotowy. Więc tak to było. A potem po prostu zachęcony, może trochę zachęcony, byłem takimi gadkami z ludźmi, jak mi ludzie mówili, kurde, w prywatnych rozmowach, kurde, jaki ty jesteś normalny, zwykły ziomek zajebisty, nie? No ja mówię, kurwa, to każdy mi to mówi, to jest dziwne, bo to znaczy, że chyba ludzie myślą, że ja nie jestem. I nie to, żebym chciał na siłę udowadniać komu cokolwiek, ale po prostu siłą rzeczy tak się stało, że ludzie na pewnym etapie mogli zobaczyć, że jestem milszy niż im się wydaje. Co nie znaczy, że jestem jakiś super miły. Czasami potrafię być niemiły. Kolejne pytanie. Cały czas myślę o tym, czemu nie jestem multimilionerem. Słuchaj, wszystko przed tobą. Wiem, przecież żartuję sobie, poza tym pamiętajcie też, że kiedy zaczynałem tę przygodę z rapem, słuchałem na przykład Notoriusa B.I.G., który rapował More Money, More Problems. I to jest wielka prawda, powiem wam. Powiem wam nawet więcej, w pewnym momencie, jakby ktoś sobie prześledził moją karierę, to był taki moment, w którym przestałem epatować pieniędzmi, w ogóle zupełnie świadomie. Ja kiedyś to robiłem, tak jak Malik Montana, potem zdjęcia dzwoniąc z pieniędzy na przykład, nie? Kiedy jeszcze inni sobie mogli zadzwonić, z monety wykręcić. Ale potem pomyślałem, że może to nie jest najlepszy sposób, bo ktoś może do ciebie przyjść, zapukać szybko i chcieć, żebyś się z nim podzielił tymi pieniędzmi. Co myślę, że mogło mieć miejsce w niektórych przypadkach polskiej sceny. No, a potem zacząłeś dzwonić z telefonu, może to... No nie, no to nie jest, z telefonu dzwoniłem wcześniej właśnie. A, myślałem, że... Nie, to z telefonu jak dzwoniłem, to chłopie, to nic z tego nie miałem, ale... Miałem nie, to ja wiem, że nie miałeś, ale bardziej chodzi mi, że nie musiałeś dzwonić z pliku pieniędzy, tylko z normalnego telefonu. Dobra, jedziemy dalej. Potem przestałem dzwonić w ogóle. To też prawda. To pytanie się pojawia, ale możemy je, że tak powiem, rozwinąć. Czy nie uważasz, że marka... Merch WJ to nie wypał. Wiem, że odpuściliście temat ubraniowy, ale czy wrócą PLN-y w wersji oryginał, jak uporządkujecie tematy z byłymi wspólnikami, czy ten temat umarł i marka nie wróci? Po pierwsze, zupełnie nie uważam, że był to nie wypał. Zależy, jaki byśmy sobie narzucili model biznesowy, bo jeżeli mówimy o czymś, co jest robione masowo i dostępne wszędzie i dla każdego i każdego chce, to faktycznie byłby to nie wypał, ale nikt takiego nie miał takiego pomysłu na życie. To jest... Niszowa marka dla fanów
tej idei, którą jest NWO. Tak widać, nie jest taka chujowa. I na przykład myślę, że mamy którąś minutę tego programu, a więcej osób chce mieć ten jersey niż ich będzie w sprzedaży, więc nie przesadzałbym. No tylko weź pod uwagę, że te obecny merch TEDES jakby dość sporo różni się od tego, który był kiedyś i który ludzie jakby poznali. Że obecny merch TEDES od całkiem niedługiego czasu jakby bardziej fituje do PLN-ów niż do starego mercha. Więc może oczywiście część to osób się pewnie zraziła, co oczywiście miała jakby rację. Tak, stary, ale to się zmieniło. To tak jak mówię, chodzi o to moim i ja wiem, że to może brzmieć abstrakcyjnie dla wielu z was, ale no gdyby komukolwiek z nas zależało na tym, żeby robić to na masową skalę, to pewnie byśmy do tego dążyli, ale jak na razie nikt nie ma takiej potrzeby. Ponieważ też trzeba się tym zajmować, robić to i tak dalej, i tak dalej. Ja zupełnie nie mam takiej potrzeby. A wskrzeszać firmy PLN też nie mam potrzeby na razie. Może kiedyś będzie taka potrzeba i taka idea. Na razie nie ma takiej potrzeby, ponieważ więcej jest tym zachodu i więcej działania. A poza tym, mówmy się, ta marka nie kojarzy mi się najlepiej teraz. Kojarzy mi się ze złodziejstwem, oszustwem, kłamstwem, wykorzystywaniem ludzi, nieuczciwością, niesłownością. To z tym kojarzą mi się PLN-y. Smutne, ale prawdziwe. Dokładnie. No dobra, tak, jesteśmy przy smutnych tematach, to smutne pytanie, bardziej takie krytyczne. Dlaczego przez ostatnie lata jest dużo follow-upów w kawałkach i czy nie uważasz, że jest ich zbyt dużo i delikatnie zjadasz swój ogon? Ja jako fan twojej twórczości czuję, jakbyś nie miał pomysłu. Nie uważam, że jest za dużo follow-upów, ponieważ ja po prostu je bardzo lubię. Taką mam wizję rapu. No, rap bez follow-upu jest kiepski moim zdaniem. I zupełnie nie uważam, że jest tego za dużo. Ale fajnie, jeżeli ktoś odnosi takie wrażenie, to słuchajcie, problem to nie jest problem w ogóle. Żyjemy w tak pięknych czasach, że naprawdę możliwość wyboru jest tak duża, że nikt nikogo w żaden sposób nie zmusza do słuchania moich kawałków, tego co robi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli komuś coś nie podoba się, przeszkadza, to oczywiście może po prostu sobie tego nie słuchać, słuchać czegoś innego. Natomiast wiesz, też jest tak, że nie wiem jak się nazywa osoba, która ma nick, osoba, która to napisała, ale to jest też tak, że ta osoba na przykład ją to wkurza, a drugą osobę to nie wkurza i ta druga osoba to lubi. No i teraz możemy robić tak, że będziemy spełniać oczekiwania każdej z tych osób, albo robić to, co sami chcemy robić. I już, no tak to widzę. Na nowej płycie też będą follow-up. Odpowiadając na twoje pytanie, jaki jest nick tej osoby, która zadała Mateusz, pytanie? Nie, miejsce na nazwę nicku. No właśnie, to trochę nam tłumaczy. No, dobra, no to idziemy dalej. No. Luźniejsze. Czy założycie partię polityczną i jaka byłaby nazwa? Słuchajcie, na razie nie zakładamy partii politycznej. Ale nazwę mamy. Ale nazwę mamy. Moja nazwa aktualna takiej formacji politycznej, bo to ładnie by tak brzmiało, byłaby OBY, by się nazywała OBY. Tylko żeby, OBY było dobrze. Żeby, jak to się mówi, żeby wszystko było dobrze, to mówisz oby tak, no i oby to była nazwa, ale zupełnie na razie nie ma potrzeby zakładania formacji politycznej, chociaż po moich, nazwijmy to, sukcesach medialnych w zakresie komentarza politycznego pojawiło się wiele głosów, że powinienem właśnie założyć partię polityczną i iść w tą stronę. Oczywiście bez gwarancji, że te osoby, które to proponują, wstąpiłyby do tej partii i popierałyby ją oraz, nie ukrywajmy, wpłacały skromne datki na to, żeby ta organizacja funkcjonowała. To już czuję, że tutaj będą problemy, to jest tak spasowane ten tupol, że nie dziwne, że to pierdolnęło wszystko. Dobra, kolejne. Czy w momencie nagrywania tej noweli, podczas konfrontacji ze starowinami, miałeś moment zawahania, gdzie bałeś się o swoje zdrowie, sądząc, że rozmawiasz z ludźmi niepoczytalnymi? Myślisz, że bardziej chodzi o TVP, czy bardziej chodzi o Marsz Wolnych Polaków? Myślę, że to chodzi po prostu o jedno i drugie. Myślę, że to pytanie jest też konsekwencją tego, co wydarzyło się pod TVP. Nie, pod TVP w ogóle nie czułem żadnego zagrożenia. Może dlatego, że byłem tam pierwszy i nie było jeszcze tak wielu wyznawców. Natomiast na marszu Wolnych Polaków były te momenty, że sobie myślałem, że może zaraz się jakaś... Wiesz, tam mogła się powiedzieć jakaś bojówka narodowców czy coś, jakiś, wiesz, Bąkiewicz i jego koledzy czy coś. I to mogło być już nerwowa sytuacja. Ale też nie oszukuję, Mateusz.
Ktoś nie włączył dzwonka. W głębi ducha liczyłeś, że ktoś mi w mordę walnie i że będzie clickbaitowa akcja Pobili mnie na Marszu Wolności. Nie no. A teraz mówisz, że nie, ale wtedy to byś kurde był zadowolony. Nie, nie myślałem wtedy, ale jakbym miał mieć taką ochotę, to sam bym to zrobił. To jest miłe. Jak miewają się twoi rodzice? Bardzo dobrze. Inwestycje mają się bardzo dobrze, są emerytami, ale czynnymi, że tak powiem, w pełni funkcjonalnymi. Co więcej, coś się w moim życiu zmieniło na tyle, że ostatnio zdarza się tak, że co niedzielę jestem u nich na obiedzie, a kiedyś było tak, że było na przykład co dwa miesiące. Chyba dobrze, nie? Oczywiście, że tak. Ile kosztował twój złoty rower i skąd go zamawiałeś? Mój złoty rower kosztował 1200 dolarów amerykańskich w podstawie, czyli tyle kosztował bez kosztów przesyłki i cła. Zamawiałem go z Ameryki, chyba został wyprodukowany w Australii w ogóle, potem do Ameryki dotarł i z Ameryki do mnie. Czekałem na niego 5 miesięcy, co było bardzo fajne, bo w pewnym momencie zapomniałem o tym, że go będę miał i cieszyłem się jak dziecko, kiedy go mi wysłali. Okej, okay, a to jeszcze tak do roweru. Mierzysz w jakiś sposób przejechane kilometry na rowerze? Jeśli tak, to ile kilometrów robisz miesięcznie, rocznie? Słuchajcie, w ostatnim czasie zrobiłem bardzo mało kilometrów, to jest dla mnie żenujące, ale wynika to w dużej mierze i to, muszę powiedzieć, z bólem z mojej pracy w Kanale Zero. W sensie takim, że kiedy jestem tutaj w studiu, to mam bardzo rygorystycznie wyliczony czas, o który muszę wyjść, żeby być rano dyspozycyjny na poranku i mogę wybrać albo 40 minut od wyjścia stąd do bycia pod drzwiami w domu, jadąc metrem, albo mogę sobie, albo samochodem, to jeszcze szybciej. Albo mogę sobie jechać rowerem i zajmie mi to godzinę 10, czyli oznacza to finalnie pół godziny mniej spania. I to mnie wkurza. Natomiast dokładnie mogę powiedzieć, ile jeżdżę rowerem, ponieważ mam 15 km w jedną stronę, zakładając, że 5 razy przynajmniej w tygodniu to przyjeżdżałem i przyjeżdżam rowerem. Właśnie, może sobie powiedzieć, 30 km dziennie minimalnie. Ale jeszcze też innymi trasami oczywiście, dłuższymi. Któryś te noweli gotowałeś? Pojawi się jeszcze... Gotowałem? No właśnie, ja też tego nie pamiętam. Myślałem, że może ja mam dobrą pamięć, ale... Właśnie... Myśmy gotowali. Właśnie też mi się wydaje. I tu jest na właśnie w któryś te noweli gotowałeś? Pojawi się jeszcze kiedyś w odcinku wątek kulinarny. Jakie jest twoje popisowe danie? Wiecie, albo... kiedyś byśmy gotowali? No właśnie, ja też nie pamiętam, żebyśmy gotowali wtedy noweli. Kto to kurwa robił? Chłopiec, to się w ogóle nie kleje. Może ci co od gotowania. No. A wydajesz nam kleju w ogóle? Nie no, ja nie patrzę, że się klei, tylko że się pasuje tej kurde. No to jak skleisz, to się spasuje. To jest spasowane jak syrena, no. A. Ale wiesz, ale pamiętasz, był raz taki pomysł, że mieliśmy gotować, pamiętasz? Mieliśmy gotować zwienie. Tak. Ale to jeszcze jest, to jest temat otwarty. Mieliśmy gotować zwieniem, ale pokonał nas melanż. Znaczy, no może nie ciebie akurat. No właśnie, no, mów za siebie, bo to już czemu to zawsze... Znaczy, to nie tylko mnie, no też bez przesady. Też bez przesady. Ale powiem ci a propos tego... Ale mnie i Wienia nie pokonał. A, bo to było na tym, na dzinku. No tak, no właśnie ty żeś poszedł, a my walczyliśmy. A, no tak, z Wieniem. No tak, no. No, tak. No, więc dlatego się nie udało gotować, ale mam nadzieję, że to nadrobimy. Ale słuchaj, idą święta. A co ty na to, gdybyśmy właśnie zrobili kulinarny odcinek i na przykład byś przygotowywał świąteczne śniadanie? Jezus Maria, nienawidzę tych świątecznych wszystkich pierdół. To jest po pierwsze, ale po drugie, to mogę wam powiedzieć, że kiedyś, jak byłem młodszy dużo, jak to się mówi, mieszkałem jeszcze na osiedlu, na starym kwadracie na Esendzie. O Jezu, nienawidzę pilnika, kurwa, to jest straszne. Chodziliśmy święcić... Koszyczki. Koszyczki. Święconki, o! Koszyczki, święconki. Mamo, przepraszam. Nawet nie wiesz, ile razy ta święconka nie była w ogóle nawet w zasięgu kropielnicy, czy jak to się nazywa? Kropidła. Kropidła! Ale to jest raz, a dwa to jest jeszcze gorsze. Jak już była, to nie chcecie wiedzieć, co było w tym koszyku święcone. A było. Młodość rządzi się swoimi prawami. To jak, dobra, to ja też opowiem jedną swoją historię ze święconką. Kiedyś mnie rodzice wysłali. No. No i kurde, ze święconką do kościoła i stary wróciłem do domu chyba po 5 godzinach. A to jeszcze była, wiesz, era, gdy tak nie bardzo było telefony komórkowe. No i wróciłem ze święconką, ale koszyczek był pusty, nie? Bo żeśmy wszystko z chłopakami zjedli, no, nie? To też się zdarzało. No. Zdarzało się, ale też jeszcze był klasyczny numer, nie wiem, czy to jeszcze popularny jest w tych czasach. Ale jeszcze jak się stawiało koszyczek, to się podpierdalało z innego tam suszoną krakowską czy coś. To ja tak nie robiłem. Nie, ja też nie, ale wiem kto. Aha.
Czy dalej mieszkasz w tym samym mieszkaniu, co pokazywałeś na MTV Cribs? Tak, mieszkam w tym samym skromnym dwupokojowym mieszkaniu. Jak biedak, no wiadomo. To już ustaliliśmy, że nie jesteś milionerem. Tak. Twoje top 3 swoich płyt to? To jest trudne pytanie, trudno mi na nie odpowiedzieć, bo po pierwsze nie pamiętam wszystkich swoich płyt. Na pewno kurde, muszę ująć to tak, wiesz. No to pierwsze, trzy pierwsze, które przyjdą ci do głowy. Disco Noir, Vanilla Ice i Vox Veritatis. A ta jedna nie wyszła. No dla ciebie nie wyszła, ale kurwa, ja już słucham jej od pół. Ale roku. To są pytania od słuchaczy, więc... No ale ja słucham jej od pół roku, no ja się stawiam na miejscu słuchacza. Już od pół roku, to chyba mi się podoba, nie? No dobra, okej. Okay. Słuchaj, zważywszy na liczne follow-upy na płycie Carmageddon, ciekawi mnie, co powiesz o serialu Szlepnąc od świateł. Fabule, aktorach i o tym, jak tam jest świat przedstawiony. Jak ma się to do rzeczywistego obrazu Warszawy? Słuchajcie, muszę to powiedzieć jasno i wyraźnie. Kiedy ten serial wyszedł? W 2019? 20? Jakoś tak. No? Kurde, no 2020? Coś takiego. No. Albo nawet i wcześniej. No może nawet 19. Nie wiem. Nie czytałem książki Jakuba Żulczyka. Serdecznie go pozdrawiam, chociaż nie znam go ad personam tak. Znam go przez Instagram. Korespondowaliśmy parę razy. I powiem wam tak, po prostu kiedy obejrzałem serial Ślepnąc od świateł, a widziałem go 3 razy i będę obejrzeć 4. To pomyślałem sobie, głośno w głowie, że ktoś zrobił, napisał książkę i nakręcił serial o nas. W sensie o pokoleniu młodych warszawiaków albo mieszkańców dużych miast. Jeżeli wiecie, o czym mówię. Taka jest właśnie moja refleksja o tym serialu i książce i w ogóle. Podtrzymujesz, że film, serial został świetnie odwzorowany, jeśli chodzi o czasy obecne. No pokazany, wiadomo, że jest to taki trochę też miks różnych różnych czasów, bo są tam takie naleciałości, powiedzmy, lat 90., ale dobrze pokazane są niektóre sytuacje młodej Warszawy, że tak powiem, rozrywkowej Warszawy. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi w tej kwestii przynajmniej. Dobra. Czy możesz opowiedzieć o sytuacji z WOŚP i o tym, jak chciałeś oddać furę na licytację, co wtedy faktycznie wynikło z tego? O, oczywiście, że mogę. Chyba, że teraz wkurwię i nie będę mógł. Słuchajcie, o. Otóż w 2000, pamiętam, w 7 roku albo 8 to było. W 7 albo 8 roku. Kurwa, jak to jest zrobione zajebiście. Naprawdę. Jacek, ale nie możesz mówić, że to jest źle zrobione, bo to jest nagroda. Nie, to jest, nie, jako nagroda to jest wybitnie zrobione, bo to ja robię, ale trzeba będzie te dziury tutaj zaspawać. Słuchajcie, było tak. Zaczęliśmy studio na Bobrowieckiej i była taka akcja wtedy, takie mieliśmy situation, że Jacek wtedy sprzedał swoją dupę w Polsacie w programie Fabryka Gwiazd. Tam zrobiłem taki sprytny patent, że honorarium, które mi płacili, powiedziałem, że mi nie płacili go, to zapłacili na końcu całość, nie? A to tam trwało 2 miesiące czy 3, nie ważne. Zrobiłem to tylko dlatego, że moim marzeniem było kupienie sobie BMW 7 serii E65, takiego jak Rick Ross na okładce płyty swojej debiutanckiej. I Port of Miami. I tak też się stało. Kupiłem ten samochód, zresztą od siostry jednego z poznańskich Alfonsów. Tak, sama mi to powiedziała. I miałem wtedy jeszcze moje poprzednie BMW serii E38. I to stare BMW stało na parkingu przed firmą. A umówmy się, mam talent do kupowania samochodów albo rzeczy niepotrzebnych, ale zupełnie nie mam talentu do sprzedawania tych rzeczy. Czyli po prostu olewam to i tak się stało. I w końcu mi ośmiało, mówię, kurde, mamy gest, tak! Bo się tam zgłosiła orkiestra świątecznej pomocy, żeby coś przekazać na orkiestrę. Mówię, jasne, że przekażę. Przekazałem samochód. Nie? Mówię, wow, będzie fajnie. Jurek Owsiak nawet o tym mówi na jakiejś konferencji, że raper wtedy przekazał samochód. Nie? Mówię, kurde, ty BMW 7 ktoś daje, no to robi wrażenie, nie? W tamtych czasach, zwłaszcza. No i była taka akcja, że wtedy jeszcze popularne były napisy do filmów. I był gościu, który miał w ogóle stronę z napisami, teksty, napisy org, czy jakoś tak. Nieważne. Była taka strona, no. No. I ten gościu, to można sobie zweryfikować te dane, on był jakimś tam biznesmenem z lat 90. W każdym razie ten gościu wylicytował ten samochód. Na szczęście. Wylicytował ten samochód, ale nie był w stanie za niego zapłacić, bo wylicytował go za 250 tysięcy złotych. Realna wartość rynkowa wtedy to było jakieś 3 dychy ten samochód, nie? Ale tu za 250 tysięcy pod samochód tego, wiesz, w środku biała skóra, DVD, wszystko tam się zgadza. Tylko!
Wtedy pojawił się pewien problem natury technicznej. Otóż Orkiestra Świątecznej Pomocy działa tak, że ja daję ten samochód jako rzecz na licytację. Nie mogę sobie sam zrobić tej licytacji. Muszę zrobić tę licytację przez Allegro powiązane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Czyli wystawiam produkt na tym Allegro. Pojawia się osoba, która chce kupić ten samochód. Zapłaca, płaci kwotę X za ten samochód, 250 tysięcy. Te pieniądze wpływają przez to konto Allegro od razu do WOŚP-u. I uważajcie, w tym momencie co się dzieje. WOŚP przychodzi do mnie, znaczy się nie przyszedł, i mówi: dzień dobry panie Jacku, tu ma pan podatek dochodowy 19% od tej kwoty do zapłacenia. Tak, moi mili, chodziło o to, żebym zapłacił 50 tysięcy podatku jeszcze dając samochód. Więc powiedziałem, że no kurwa, to się nie wydarzy, nie ma mowy na takie złodziejstwo, się nie godzę, ponieważ te pieniądze nawet nie dotykają, nie musną mojego konta, to czemu mam płacić podatek od tego? No i tak się zakończyła moja historia z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Pozdrawiam serdecznie. Czasami zdarzy mi się oczywiście wesprzeć te małe dzieciaczki z puszkami, ale samochodu już mi nie daje. A co się finalnie stało z tym samochodem? Sprzedałem go. Nie pamiętam. A, czyli on wrócił do ciebie? Tak. On okay. Po prostu nie został sprzedany. Kurwa, myślę, komu jak to... On w ogóle ten samochód skończył gdzieś na Litwie po jakimś dzwonie. Jeszcze miałem ziomka, co jego losy śledził. Czy reporter Jacek zrobi relację spod restauracji Madonna? Był taki plan, ale niestety wtedy jechaliśmy na jakiś występ. Na tak, Fame, na Fame tak, 20 to prawda, no. Ale tam podobno co miesiąc jest. Tak, no jest co miesiąc, więc na pewno byśmy... Tak, tylko że widzicie, tutaj musimy sobie powiedzieć jasno, moje drogie mordy. Nie można robić nic na siłę i my nie możemy się dać wrzucić w tą pułapkę, że my teraz będziemy robić na siłę TDF Info. Bo nie o to chodzi w tej grze, żeby sobie teraz, wiesz, zmienić content na polityczny i robić tą szopkę. Tą szopkę można robić, kiedy szopka się dzieje dookoła nas, więc... Faktycznie spotkanie młodzieżówki PiS pod restauracją Madonna jest atrakcyjne, ale trzeba mieć jeszcze inne rzeczy do takiego odcinka. Chociaż już niedługo będzie drugi marsz wolnych Polaków w maju, więc może w maju będzie to TDF Info. Zobaczymy, no, jak się tam sprawy w polityce potoczą. Ale sam bym chciał, to powiem wam więcej. Bardziej od tej imprezy przed, bardziej interesuje mnie, jakie tam w środku w tym lokalu. Chciałbym po prostu pójść. Zapraszam cię, Mateusz, na aperolkę. Po nagraniu. Nie dzisiaj to jestem, wiesz. Tylko do pracy na rano, wiesz? Znowu? Tak, Mateusz, no ja pracuję, wiesz. Ja też. No. Dobra, jak się bawi twój kotek, to jest on czy ona? Mój kotek się bawi... Nie pomyl się. Mój kotek jest oną, jest kotką. Bawi się lajenka, ale nie mówię tak do tego kotka, ponieważ zdezaktualizowało się kocie imię. I mówię do niego kotku, po prostu. Albo konstytucja, albo demokracja. Albo konstytucja, albo demokracja, no. Ta. Skąd tyle artefaktów? Sentyment, selekcja czy problem z wyrzucaniem staroci? Jakim kurwa wyrzucaniem, ty? Ochoń mordo, ty jak takie wspaniałe artefakty wyrzucać? A czy w sensie to nie, tutaj w tym pytaniu nie chodzi jakby o stricte te pisowskie, tylko wydaje mi się, że chodzi ogólnie o twoje rzeczy i twoje tak zwane zbieractwo. No słuchajcie, no kurde, każdy jest innym człowiekiem, no ja po prostu taki jestem, że lubię sobie zbierać te rzeczy i kiedy je sobie gdzieś tam odkładam to i sobie mówię, że one mi się kiedyś przydadzą, to oczywiście zadaję sobie pytanie, ty, ale gdzie one się przydadzą, po czym przychodzi ten moment, kiedy one mi się naprawdę przydają i wtedy triumfuję, więc ponieważ mam gdzie to trzymać, mam tutaj miejsce, mam w domu miejsce, w piwnicy miejsce, sobie zbieram te rzeczy, no. To przychodzi wszystko, moi drodzy, z wiekiem. Oczywiście mógłbym być minimalistą, się tych rzeczy wszystkich pozbywać i nie mieć takich problemów, ale ja lubię te rzeczy. Sklejam skrzydło. Dobra. Tutaj to może nie jest pytanie, ale... To odpowiedź. Urzekł mnie ten komentarz, dlatego przeczytam. Panie reżyserze, panuj nad tym, co się dzieje. Jestem na 10 minucie, a mnie już oczy bolą. Weź na tego redaktora Granieckiego, przywiążcie do nieruchomego krzesła, żeby się nie ruszał w kadrze, bo bolą mnie oczy. Owszem, osób z wrodzonym ADHD ciężko utrzymać w ryzach, ale lepiej by się to oglądało. Panie operator, uspokój redaktora Granieckiego, nie lataj za jego facjatą. Redaktorze Graniecki, pierdolicie już to, co było w rolkach, Instagramach i tak dalej. Przejdźcie do konkretów, a kolaboracji z ministrem zdrowia nigdy nie wybaczę. Obejrzałem do końca. To nie było minister zdrowia, tylko miasto Wrocław. To jest raz. Dwa, kiedy mówimy do siebie w takim tonie jak tej kolega, to mamy naleciałości jakieś PRL-owskie. Nie chcę powiedzieć lewackie i nie będę prowadził tej dyskusji. Słuchaj, no bardzo fajny to komentarz. No, słuchaj, to są takie komentarze, które się bardzo łatwo udziela. To jest, powiem wam tak, o. Ja jak oglądam na przykład czasami jakiś występ czyjś na żywo, to też mam takie odczucia, o, tu się przejęzyczył, tu powiedział, o, ty głupek, a, co się pomylił.
Ale jak będziesz występował jeden z drugim na żywo, czego oczywiście wam życzę, to wtedy skumacie, że to wcale nie jest takie hop-siup, jak wam się wydaje, kiedy się o tym mówi po prostu. A jak się robi, to jest trochę inaczej. Więc mam nadzieję, że nie ruszam się zbytnio i nie denerwuję tego widza akurat, ale coś mi się wydaje, że to był taki jakiś świeży widz. Ale miło, że obejrzał do końca. Nie no, miło, tylko no. Ja nie wiem, co oglądał do końca. Przedostatni odcinek. A, dobra, to daj ten komentarz też na końcu teraz. Dobra. ja nie znam tej historii, więc nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy nie, ale zaraz się dowiemy. Jak wspominasz Sylwestra spędzonego na klatce schodowej z chłopakami, których zaprosiliście z Belgii, o ile dobrze pamiętam? To nawet nie zaprosiliście, tylko ja zaprosiłem, bo to były takie czasy, mój drogi. Były takie czasy, to było dokładnie chyba na przełomie podstawówki i liceum, że jeździłem na kolonie. Rodzice mi wysyłali na kolonie i to były kolonie polonijne, czyli przybywała tam młodzież, no jakiś taki kurde papierek, czy jakąś szmateczkę. Może papierek. Kolonie, przyjeżdżała młodzież polonijna z różnych krajów Europy, tam z Danii, z Belgii właśnie. Dzieci z polskim pochodzeniem, z polskim językiem. Przypomnę, że mówimy o początku lat 90., nie? Więc przyjazd tutaj był dla nich atrakcją. No i byłem na takich koloniach w Nałęczowie chyba to było, między innymi. I tam właśnie poznałem takich dwóch ziomków z Belgii. Potem, co brzmi w ogóle już abstrakcyjnie dla niektórych, po tych koloniach rozjechaliśmy się do domu wszyscy. Ale utrzymywaliśmy kontakt, bo jak mówi stare porzekadło, kontakt must be. A kontakt ten utrzymywaliśmy drogą pocztową. Normalnie wysyłaliśmy do siebie listy. Rozumiecie to? Wysyłaliśmy do siebie normalnie listy. No i ci goście napisali, jak była taka akcja, że napisali, że oni do Polski by chcieli przyjechać. Oni, wiesz, oni byli tam w tej Belgii się chyba znali i do jednego rodziny przyjechali, ale ta rodzina się tam była, powiedzmy, spod Lublina czy coś. No i że oni że oni by przyjechali do Warszawy, nie? No i zajarany zakomunikowałem to rodzicom. No i rodzice, że tak, no to musimy ich zaprosić. A w domyśle, że potem oni mnie zaproszą do tej Belgii, nie? Rozumiesz? Cwany list. No i faktycznie oni przyjechali do Polski. Pamiętam, jeszcze mieszkaliśmy na Esendzie, tam jakby, jak jest cmentarz na Wałbrzyskiej, to tam, gdzie jest, teraz nie wiem, przystanek autobusowy pod serwisem motoryzacyjnym, tam było jakieś wypożyczanie kaset wideo w ogóle, tam przystanek był w błocie, nie? Nie było żadnego chodnika, nie? Tutaj ja pamiętam, stoję z tymi gośćmi, nie? W tym błocie. Sylwester, święta Sylwestra, nie? Tym autobusem jeździmy na Wałbrzysko, błoto, kurwa, oni się patrzą, w ogóle stary, czwarty świat, nie? Brzydko, szaro, wszystko w błocie, jeden był błoteni. No i wiesz tam, że jakaś atrakcja, że wiesz, oni, że party, nie? Wtedy party dla mnie to w ogóle nie istniało, coś takiego jak party. Bardziej interesowało mnie sklejanie modeli właśnie, jak teraz to robię. A to ile miałeś lat? No mówię ci, gdzieś końcówka 8 klasy, jeszcze przed liceum. No i wiesz, przyszedł sylwestrowy wieczór, no i co tu robić? No ale że moi koledzy z podwórka przyszli z ratunkiem. Mówi, dawaj Belgów na klatówę, nie? Sylwester na klatówę, rozumiesz, co się dzieje, chłopie? To wiesz, na trzech piętrach, jakby na trzech kondygnacjach schodów impreza, nie? Ze mną patrząc, stały te ziomki, te wszystkie z Esendu, no i ja z tymi Belgami, ale oni się pytają, fajerwerki, nie? O kurz! Wiesz, jak wyglądały fajerwerki, które pokazaliśmy tym biednym chłopcom z Belgii? Zabraliśmy ich na podstawówkę, 107, jak ktoś kończył to uczelnię, to przepraszam. Kamienie i w okno od sali gimnastycznej. Wyjebaliśmy z 10 tych okien, kurwa. Oj, zajrani! Uuuuj, dawaj! No, oczywiście nie muszę nikomu mówić, że w Belgii byłem potem już tylko sam. Nie byłem u nich. Nie zaprosili. Kiedy puszczacie preorder Vox Veritatis, skoro premiera ma być na przełomie kwietnia i maja?
Premiera będzie przesunięta na przełom pewno maja i czerwca. Kiedy puścimy preorder? Pewno Stając życie, kiedy będziemy puszczać teraz kolejny singiel. A kiedy to będzie, tego ci nie powiem, ponieważ zależy to od wielu zmiennych. Ale tak naprawdę prawda jest taka, moi mili, że zupełnie się z tym nie śpieszę, gdyż po pierwsze nie oszukujmy się, nikt na to nie czeka. Żartuję, ale po prostu wiele rzeczy się dzieje, ja wiele rzeczy robię i też zupełnie świat nie ucierpi, jak chwilę poczeka na te wydarzenia, ponieważ nie wszystko musi się wydarzyć tak szybko. Przypomnę, że to wygląda się później, ale w zeszłym tygodniu była rocznica płyty Hype Highest Height. Ona dopiero rok temu. Nie, no, nie, tydzień temu. Ona wyszła rok temu. Tak, ona wyszła rok temu dopiero, a od tego czasu wydałem jeszcze płytę na wakacje z DJ-em Buchem dyskotekową i płytę z Borisonem we wrześniu, więc nie muszę się chyba tak śpieszyć. Chociaż o tej płycie z Borisonem mogliście nie słyszeć. Czy szykujecie jakiś koncert w Nowym Jorku? Bo Gramix ostatnio olał tak na Instagramie od Strojaka, kiedy zapytałem się o to, jak byłeś na Staten Island, a w zeszłym roku powiedział, że no będzie. Staten Island. Staten Island. Dobra. No. I póki co to bawi się na wyspach, lol, a my czekamy jak na święta. Słuchajcie, o koncercie w Nowym Jorku słyszałem już tyle razy mordy, tyle kurwa, co ja słyszałem o tym koncercie, który się tam odbędzie, jaki nam będzie super, jak to kurwa już plakaty się drukują. Teraz słyszałem, że do momentu, jak ja nie zobaczę kurwa siebie pod lokalem w Nowym Jorku, czy w innym mieście Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, kiedy jestem zaproszony na koncert, a nie jestem tam sam na własną rękę, to ja po prostu w to nie uwierzę. I taka jest prawda. W ciągu tego miesiąca dostaliśmy dwie propozycje grania w Stanach Zjednoczonych. Dwie, nie jedną. Co z tego będzie? Zobaczymy. Tak jak mówię, ja uwierzę w to, jak tam będę. A tak, to się nie da mi zbajerować. Dobra, to ja rozwinę może ten wątek, bo w sumie część też jest do mnie. No to Gramix tak, faktycznie wprowadził się na wyspę, miał się urodzić dzieciak i generalnie on porzucił chyba organizację koncertów. Jedna propozycja miała być na maj, ale z racji tego, że chłopaki nie mieli paszportów, no to niestety w maju to... Ty, ale w ogóle, że Gramix się wyprowadził na wyspy ze Stanów, to jest też mocne, co? Dorobił się i gdzieś tam wyemigrował w ciepłe kraje, w cieplejsze. Na wyspy, ja zrozumiem, że na wyspy, że do Anglii. Nie na te wyspy. I co? A druga propozycja, ona jest wciąż aktualna, ale czy to się odbędzie, czy nie? Nie wiem, zobaczymy, ale propozycja jest taka, że będziemy grać pewnie na przełomie sierpnia i września. Jeśli się uda, no to zagramy. Jeśli się nie uda, zobaczcie. To nie zagramy. I teraz zobaczcie, moi mili, jak to wygląda brutalnie z mojej strony. Teraz mam taką super propozycję, o, będziemy grać w sierpniu, no to kurwa teraz tak. No to już wiadomo, w sierpniu to sobie na wakacje nie planujesz, no bo będę do Ameryki będziesz jechał, no to po co ci wakacje, nie? No a w sierpniu będzie, wiesz co, kurwa, Grecja All Inclusive w ostatniej chwili, tak się to skończy. Zamachałbym jak Murański, o. Masa, masa, sikutasa, masa, masa, sikutasa. To było straszne. Ja też nie umiem tak robić, ale... Nie? Ja nie umiem tak robić, ale szanuję, że on nie umie i wprowadza machanie bezdźwiękowe, to jest świetne. Ale może on po prostu nie wie, że tam powinien być jeszcze dźwięk. Nie, myślę, że wie, myślę, że nawet sobie tak... Dobra, to teraz pytanie takie... na rozluźnienie bym powiedział. No. Pojawiło się już, nie wiem, który raz pytanie o jedną sławetną płytę, którą wszyscy mnie pytają, czy ona w końcu wyjdzie. Almanach? Co? Almanach? Nie. Jaką? Disco. A, Disco Riot. No. Słuchajcie, to jest bardzo fajna rzecz, kurwa. Powiem wam, gdybym był młodszy, to bym się jeszcze na tą gadkę nabierał. To jest taka gadka, że wszyscy pytają o płytę Disco Riot. Wyjdzie płyta Disco Riot i kurwa, wow, aha. A kiedy będzie, kurwa, Vanilla Ice 8? Rozumiesz? To jest takie pierdolenie, to jest pierdolenie z cyklu, kurwa, wychodzi płyta i tego samego dnia cię pytają, kiedy coś nowego, no. Więc, mordy, gdybyście chcieli naprawdę słuchać płyty Disco Riot, to byście słuchali kawałków w rytmice disco, które nagrałem po drodze, a nie sądzę, żeby tak było. Ale prawda jest taka, że ta płyta kiedyś powstanie, znaczy wyjdzie, bo w części już powstała dawno temu, może nie tak dawno nawet. Natomiast, ponieważ teraz zajmuję się trochę inną muzyką i chyba o to nam wszystkim chodziło, to mnie kurwa nie wpierdalajmy teraz w disco, bo skoro potrafiłem sobie wmówić w głowie, żeby nie włączać sobie takiej muzyki, bo jak będę sobie ją włączał, to w życiu nie nagram rapa pod albumem, bo mi się nie będzie chciało tego gówna robić. Tak sobie wytłumaczyłem wszystko, że mi się chce to robić i że bardzo to kocham robić i stanie to przyjemność, to mi nie każ teraz dyskoteki robić. Dobra, wracamy do pytań
z kategorii ciężkie. Nie, jesteśmy kurwa na końcu z tu polewa już prawie. No widzisz. Czyli ale tu nie ma przedniej szyby. Co to jest? No kurde. Może tu jest folii może. A nie, jest, dobra. Słuchaj, pytanie z kategorii cięższe. No. Heavyweight, no. Tede, czy według ciebie cutting to było ludobójstwo czy zbrodnia wojenna? Tak jak według Donalda Tuska, który umieszał z Putinem tę wielką tragedię narodu polskiego, prawdziwy patriota i mąż stanu tak się nie zachowuje, tylko broni ojczyzny jak świętej pamięci Lech Kaczyński. Bardzo mnie ciekawi twoja odpowiedź, skoro tak się masz za patriotę. I tak bardzo szczujesz pisiorów, a chwalisz Tuska. PS. Twój rap uwielbiam od zawsze, jest na najwyższym poziomie, to nie podlega dyskusji. Ludobójstwo, a zbrodnia wojenna? Tak. To było ludobójstwo i zbrodnia wojenna. W jednym. To może to jest bardziej jeszcze patriotyczne podejście. Nie kumam. Rozumiem, że to miało jakoś być mnie... Nie wiem... Rozjuszyć czy co? Nie, po prostu... Myślę, że jedno... Ludobójstwo i zbrodnia wojenna w jednym, no. Przecież nikt w żaden sposób nigdzie nie umniejsza w ogóle tej wielkiej tragedii. Też tak sądzę, nie czuję różnicy. Ale to jest taki, wiesz, to jakiś kurwa... Taki posty, to sądzę, że pisał ci, co nosili bluzy Polska walcząca parę lat temu. Ale to są, to właśnie Mateusz, to są ci, którzy wtedy je nosili, mieli 13-12 lat, nawet nie wiedzieli, co noszą. I nerkę jeszcze mieli, została im ta nerka i tam, wiesz, i cały czas myślą, że jeszcze są patriotami, bo mają te rzeczy. To na tym nie polega patriotyzm. Ale to a propos w sumie też wiedzy takiej historycznej, to wczoraj mnie to bardzo zaciekawiło, jak była konfa Prime'u i nie wiem, ten Dredziasty chyba do Olejnika krzyczał coś tam, ty Jaruzelski. Nie, to kurwa krzyczał wujek Samozło. Tak? To wujek Samozło krzyczał? Wujek Samozło. A, właśnie tak się zastanawiałem, kto w ogóle przywołuje jakby takie nazwisko w gronie takich ludzi, którzy... No to właśnie już wiesz, no wujek Samozło. Aha, ja myślałem, wujek że... Wujek Samozło krzyczał. Okej, okay. No to przyznam szczerze, że bardzo dobrze sobie dobrał docelową grupę inteligentną. To wujek Samozło krzyczał. Dobra, Jacku, co obecnie bardziej jara i fascynuje? Robienie rapu, czy bawienie się w influencera i nagrywanie odcinków na tę nowelę? Podejrzewam, że nagrywanie tego typu odcinków w dzisiejszych czasach dobrze się sprzedaje i daje duży rozgłos, ale czy przez to nie spadnie częstotliwość wydawania nowych rzeczy muzycznych? Patrząc w przyszłość, widzisz siebie nadal na scenie, czy raczej w projektach takich jak Kanał Zero? Pozdro. No więc mordy, to wam odpowiem bardzo tutaj, kurwa, bardzo szczegółowo. Otóż bardzo mi odpowiada jedna i druga forma rozrywki, bo jedno i drugie jest dla mnie formą rozrywki właśnie. I tak jak zauważyliście, że TD Nowela nie powstawała przez ostatni półtora miesiąca, dlatego właśnie, że rozpocząłem pracę w Kanale Zero i na tym musiałem się skoncentrować. Mateusz miał swoje inne zajęcia, które też musiał zrealizować. I dało mi to czas właśnie na to, patrzcie jak piękne, dało mi to czas na to, żeby zająć się pracą w Kanale Zero, ale mój zmysł raperski, mój raperski po prostu duch, który we mnie jest, już wcześniej mi coś zasugerował w głowie, a mianowicie to, że powinienem pracować nad nowym materiałem i rozpocząłem tą pracę już jesienią. Dokładnie było to w momencie, kiedy mnie JNR zaprosił na fit. Był taki dzień, kiedy siedziałem w domu, JNR, taki raper z Wrocławia, Zablem, Mawa, za fajne kawałki na przykład, zaprosił mnie na fit. Zresztą najlepsze, że do dzisiaj tego mu nie wysłałem. Znaczy, wysłałem mu wersję demo, a nigdy poprawionej. A przypominam, mamy marzec, nie? Ale gościu mnie tylko raz, przez ten czas tylko raz mnie o to zapytał w ogóle, nie? Czyli jego proces produkcji to jest taki bardziej właśnie z Tulabla, nie? Czyli... Skokowo. Ale do czego zmierzam? I to był ten moment, kiedy właśnie już byłem po, wiesz, no to było gdzieś w październiku, tak? Czyli byliśmy po wakacjach z Buchami. To też jest jakby oddzielny temat, nie? I wtedy właśnie mówię, kurwa, zaprosił mnie ziomek do rapowego kawałka. A to był moment, w którym ja już nie nagrywałem rapu od płyty Hype Guys Hate, nie? Bo od momentu Hype Guys Hate nie nagrywałem rapu. Bawiłem się muzyką dyskotekową, którą bardzo po prostu bardzo lubię czasami. Jak mówiłem wcześniej, wiem kiedy sobie ją wyłączyć. I nagrałem ten dla niego fit na chacie i mu wysłałem i mówię, kurde, może bym sobie zaczął do rapu wracać? No i konsekwencją tego jednego fitu dla JNR-a było nagranie 28 kawałków, które teraz sobie poprawiam w studiu i nagrałem te wszystkie kawałki, zanim wybuchła TDF Info, czyli TD Nowela, a TD Nowela
TDF Info, to akt kręcenia pod TVP był bezpośrednio przed spotkaniem z Krzyśkiem Stanowskim, który tego samego dnia zaprosił mnie do współpracy w Kanale Zero, więc jakoś podświadomie uprzedziłem fakty, nagrałem sobie cały materiał i w wersji demo i dało mi to tą możliwość, że kiedy rozpocząłem pracę w Kanale Zero, to teraz rano pracuję w Zerze, jak mam poranki, mam mniej więcej co drugi dzień, a po południu jestem tutaj i w studiu nagrywam rap, rozdzieliłem sobie dwa światy i nie mam stresu zupełnie na głowie, że muszę nagrać nowy kawałek, bo mam ich za dużo, mogę sobie wybierać. To jest świetne. Czy na festiwalu Dzimka były bite żółwie z Hemgru i Onarem? No tak, z Onarem chyba było na scenie, czy nie? No nie wiem, ty nie pamiętam, na filmik taki jest przecież, jest. Na pewno było z Hemgru, bo Wilku był pierwszy, co do mnie podbił, jak ze sceny schodziłem. Tylko nie pamiętam, było. Gdzie to było? Na którym? To było na tym dużym Dzimku chyba. Znaczy, no tak, to było na tym w Chorzowie. No. Jest. To byłem zdziwiony, bo to był pierwszy raz, kiedy się ze mną Wilku przywitał od 20, no nie od 20, bo jeszcze się raz ze mną przywitał na ten, jak uliczny Zajks był, to się ze mną przywitał. No to prawda, ja też jakby na to zwróciłem uwagę i nawet co więcej, bo też widziałem, że on, nawet jak ty, nie pamiętam, czy to było na próbie, czy to było już na koncercie i ty grałeś swój kawałek, to widziałem właśnie jak Wilku, wiesz, tam kurwa, rapował sobie pod nosem, wiesz, tańczył, machał rękami i tak dalej i też byłem lekko zdziwiony, ale generalnie taki stosunek widziałem, że ma miły i przyjacielski. Ludzie się zmieniają, jak widać, in plus. To miłe, to budujące. Kurde, bo ty myślisz, że tutaj zestaw pytań kończy, a ty w lesie jesteś, wariacie. Tak, w lesie, przecież ja jestem już kurde w lasiku chyba. W lasiku? Dobrze, okej, przepraszam. No dobra, słuchaj, no to ja może jakieś, nie wiem, kurwa, z głowy zaraz będę tutaj pik. Co powiesz, albo jak się odniesiesz do zapowiedzianej kolaboracji Kizo z zespołem MIG? Czyli wyszło, że znowu jesteś jakby trendseterem? No kurwa, no to wiecie, to już się opowiedziałem to dawno i to jest bardzo fajnie, nie no kurwa, powiem wam szczerze. Zawsze wam mówię szczerze, bo w sumie taka jest stara zasada, że jak człowiek mówi prawdę i nie kłamie, to potem nie ma problemu, że ukłamał, bo nie musi zastanawiać, czy kurwa coś nie pierdol, no po prostu mówi to, co myśli. A ja wiem, co myślę. No i chodzi o to, że bardzo fajnie jest być trendseterem, fajnie jest przecierać szlaki, kurwa. Jakie to jest, kurwa, super, potem wszyscy ci mówią, o tak, Tede, ty byłeś pierwszy, patrz. Robił to, co ty kiedyś, tylko kurwa, ty to robisz i to się nie monetyzuje wtedy. Tak, jak potem oni to monetyzują, no, to tak jak po chuju robota. Wolałbym nie być pierwszy, tylko potem przyjść na gotowe i tak jak Kizo zapewne skasować wiele baniek za to. Nie wiem, czy skasuje za to wiele baniek, ale tego mu życzę i zakładam, że tak będzie. A czy z tego, co ja się, że tak powiem, tam zorientowałem, to też jakby chyba nie do końca jest jego kawałek, jego kolaboracja, tylko to jest trochę tak jak w twoim przypadku, że to jest była to na płytę producencką Sernika, a tam to chyba jest remix, ale jakby, nie wiem, czy mogę tak nazwać, producentem jest ten młody Klakson. A, no, możliwe. No i jakby on jest tutaj tym spoiwem, ale w sumie co mnie bardziej ciekawi, no bo w sensie twój kawałek z Marcinem i z Michem jakby, no wiadomo, że odbił się echem i mimo tego, że moim zdaniem przynajmniej jakby się bardzo fajnie przyjął, no to wiadomo, że gro było ludzi, która pisała, że to jest niszczenie rapu i tak dalej, że to wiecie, wiecie, no to właśnie i pytanie teraz, czy teraz, jeśli kurwa, to pójdzie w tą stronę, to czy ludzie dalej będą tak mówić, czy raczej przywyknie to? Oczywiście, że nie będą tak mówić, teraz to będą mieli wyjebane w to przypadku, kurwa. Poza tym, no nie sądzisz chyba, że ktoś, kto słucha rapu i tak go broni, będzie kurwa słuchał kawałka Kizo z Migiem, no. To jakby od razu jest skazane na niepowodzenie wśród takich ludzi. No dobra, ale no to ja pójdę jakby dalej tą drogą, no bo rozumiem, że mówiąc rapu, no to masz na myśli taki prawilny uliczny rap, nie? Taki, wiesz, sztywny, z zasadami, ja z charakterem. Hip-hopowy rap. Hip-hopowy rap. No dobra, no a no to czy Bonus jest takim hip-hopowym rapem? Mówimy Bonus oczywiście RPK? RPK. Oczywiście, że tak. No nie, to jest uliczny. No ale hip-hopowy. No. A co powiem właśnie o jego kolaboracji na przykład z Matą, teraz widziałem, że będzie z Bambi. No bardzo fajnie, no a czemu ma nie być? I co na to ortodoksyjni słuchacze? No to trzeba zapytać tylko ortodoksyjni słuchacze, no. Myślę, że Bonus też się bardzo zmienił przez te lata. Siłą rzeczy. Znaczy, jestem pewien, że się zmienił. No, dokładnie. Nie chodzi mi o fizyczność, tylko o mentalność. Zwłaszcza jak go tutaj kiedyś spotkałem, to go poznałem dokładnie, gdzie stoisz. Jak? Przyszedłeś i on tu stał? Tak. Aha. Naprawdę, bo z Michem tu nagrywam. Robi kawałek ten aktualizuje dane. Tam Kizo też jest w tym kawałku. Tak, no. No i bardzo był dla mnie miły, witał się ze mną. Ty
To było jeszcze przed jego odsiadką. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ja pamiętałem bonusa, kiedy Wisłostradę mi faki pokazuje z tej otykoroli. No ale widzisz, dorósł, zmienił się. I fajnie. Czytałem o tym kawałku z Matą, że to jest dla synka jego. Że synek jest fanem Maty i że... Tak, znaczy w sensie to było tak, że... No tak, bo tam bardziej chodziło o to, że to syn ma jakby kawałek z Matą, a nie bonus, ale że bonus jakby tutaj, jak wygląda tak użyte no, sformułowania, zainterweniował i poprosił go w swoim imieniu. No i bardzo fajnie, no i to wiesz, każdy taki jeden ruch otwiera oczy ludziom, którzy są zamknięci w głowach i mają zamknięte oczy na świat. No. Tyle mogę powiedzieć. A to, czy to będzie fajny kawałek, to już w ogóle nie ma znaczenia teraz. Nie? Okej. Okay. No dobra, to może ty masz jakieś pytania do siebie. Albo byś chciał coś zdradzić. Wiem, co możesz powiedzieć. To już koniec pytań jest? No zaraz coś wygrzebię, ale potrzebuję tak zwaną zapchaj dziurę. Nie, żartuję. Opowiedz o dużym zbliżającym się koncercie. W kwietniu. 6. Koncercie Elimination Katowicization? Yeah. No tak, będzie taki koncert. Już niedługo będzie koncert w Katowicach, mieście bliskim memu sercu od wielu lat. 6 kwietnia zagramy w Katowicach. B23 to się nazywa, nie? Tak. Będzie koncert Elimination, powtórka tego, co działo się w grudniu w Warszawie, ponieważ trzeba wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom naszych fanów i skoro jest taka wola i chęć, to trzeba to zrealizować. No i będziemy robić ten koncert, jedyny jakby w tym roku. Będziemy powtarzać to. Znaczy już to już będzie chyba jedyny w ogóle, a nie w tym roku. No nie no, nie w ogóle, bo w zeszłym roku był. Nie no, ale chyba chodzi mi o to, że po prostu nie będzie więcej takiego koncertu. O tak, o to właśnie mi chodziło. No. Dla jasności. No chyba, że zrobimy 20-lecie Eliminati. No, to też nie będzie taki koncert, bo byłoby to wtedy już co innego. No ale będzie taki koncert, będziemy go robić. Kurde, to jest naprawdę, powiem ci, mocna rzecz. Co najlepsze, a mogę wam powiedzieć tak, kurwa, ty Mateusz, ten twój klej się w bokiem już wylewa. Za mocno ściskasz. O, lepidlo. Lepidlo. Ale to lepidlo, widzisz, to krep... Mordo, to leci naprawdę już bokiem, to nie leci z tej dziurki. Bo może zaschło, to weź tam, może przytnij końcówę. Powiedział Mateusz Strejewicz. Przytnij końcówę, chamie ty. No i poczekaj, z tym koncertem. Chodzi o to, że jak powiedziałem na początku naszej rozmowy tu milutkiej, Bartosz, czyli Zgrywus, jest w Tajlandii na wakacjach. I wraca 2 dni czy tam 3 przed tym koncertem. Oczywiście to ja jestem ważny na tym koncercie bardziej niż Bartosz, ale jednak Bartosz jest nieodłącznym elementem Eliminati, ponieważ raz, że był przy powstawaniu tej płyty, a dwa, kiedy grałem koncerty z tym repertuarem, to Bartosz był moim hypemanem wtedy jeszcze. A dodajmy, był moim najlepszym hypemanem. Tak, Dominik, to prawda. Wiem, że to oglądasz. No i chodzi o to, że kurde, zrobiliśmy sobie małą próbkę, kurwa, poczekaj tutaj. Zrobiliśmy sobie małą próbkę tutaj przed wyjazdem jego, czyli włączyliśmy sprzęt i po prostu, kurwa, nie chcę spierdolić, nie chcę zrobić tego, co Macierewicz, wiesz? Chyba trzeba będzie tutaj rozwiercić dziurkę. I włączyliśmy sobie sprzęt po prostu, bo sorry, że nie skończyłem. I zagraliśmy ten cały koncert z kopa bez żadnej próby. Znaczy, w sensie, zrobiliśmy ze próbę po prostu, bez żadnego powtarzania. Zagraliśmy go tutaj, no bez festiwala, nie Banglasza. W sensie nie graliśmy tych wszystkich wersji, ale zagraliśmy go po prostu z pierwszego kopa całego. Bez, naprawdę z takimi może małymi wyjebkami, że jak ktoś nie wie, to by się nie połapał, że tam była wyjebka. Polskie modelarstwo naprawdę kurwa kuleje. Stary, rozumiesz to? To naprawdę trzeba być panem Bogdanem, kurwa, żeby takie odlewy robić. I to mi pokazało, że jednak są rzeczy, które są wieczne, I ma się je w sobie. Jedną z tych rzeczy jest Elimination. W każdym razie zapraszam na ten koncert, bo będzie to wyjątkowe wydarzenie. Na pewno będzie coś, co będzie go kurwa różniło od tego... O, weszło. Weszło.com. Powiem wam, że to jest naprawdę solidna konstrukcja. Nie będę zdradzał szczegółów, ale będzie to na pewno miły powrót do tamtego okresu. Zresztą nie oszukuj mi się, kto był na koncercie w Warszawie, w Progresji. Ten wie, o czym mówię i z czym to się je. Jakie to były emocje, jak było pięknie. Mam nadzieję, że do tego czasu przygotujemy jakieś nowe wersje Niebanglasza i zrobimy wiosenny festiwal Niebanglasza na przykład. No właśnie, Last Christmas by tu nie pasowało za bardzo. Last Christmas nie, ale jakieś coś z jajami byłoby. Jingle Bells?
Jingle Bell to są kurwa dzwonki. No wiem, ale ja to dzwonki, nie? To czekaj, to ostatnio to chyba jeszcze... Czekaj, jeszcze raz, co ty powiedziałeś? Jaja to dzwonki? No a nie? No to a propos dzwonków, no to Józef Bratan powiedział taki kawał, czym się różni nauczyciel od nauczycielki. Wiesz? No. No, że nauczyciel drapie się po dzwonku, a nauczycielka po przerwie. Cały Josie. Ale ten Josie to jest zwariowany ziomek, co? Zwariowany wariacik. Ty, ale o, mam pomysł. A jeszcze zostając przy temacie koncertu Eliminati, no, to może zróbmy tak, że kurwa niech oni wymyślą koncert, znaczy konkurs na, niech wymyślą konkurs na bilety, wjazdówki i wszystko. Słuchajcie, mam dla was świetny pomysł. Wy powinniście wymyśleć, jaki to będzie konkurs, w którym będzie można wygrać bilety na koncert Eliminati i w ogóle wiele atrakcji związanych z tym, po prostu wejściówki i VIP pasy i gadżety, możliwość obcowania ze mną i Mateuszem Strajewiczem między innymi i tak dalej. Z tym, że ja bym chciał zrobić ten konkurs, ale teraz nie wiem, czy jak go zrobimy teraz, to wy zdążycie odpowiedzieć, bo może coś się wydarzyć po drodze i Mateusz zapomni o tym. Nie, dobra, to zróbmy tak. Znaczy konkurs na pewno musimy puścić całkiem niedługo, no bo koncert też jest niedługo. To Q&A to w ogóle wlatuje praktycznie zaraz. Dzisiaj? Myślę, no kurwa stary, możemy to puścić w ogóle bez montowania tak naprawdę. Tak jak jest, możemy to w sumie wpierdolić. Mateusz, powiedziałem tu wiele niecenzuralnych rzeczy, jak to? A co to było niecenzuralnego? Nie wiem. No ja też nie wiem. Dobra, no to oni napiszą nam w komentarzu, co było niecenzuralne i będzie z głowy. Dobra, to zróbmy tak. Zróbmy dwa konkursy. Jeden konkurs to będzie, kto wymyśli najlepszą propozycję na konkurs, dostanie dostanie podwójne zaproszenie na bilet, znaczy podwójne zaproszenie na koncert z wjazdem na backstage i tak dalej. Mhm. I jeśli ten konkurs okaże się zajebisty, chodzi o to, żeby to był kreatywny konkurs, tak żeby ten konkurs czegoś no wymagał. To nie ma być na zasadzie takiej, że udostępnij post albo coś w tym stylu, tylko chodzi o to, żeby to był kreatywny post, który będzie angażował wszystkich ludzi do tego, żeby to szło wiralem i tak dalej, i tak dalej. A główną nagrodą jakby tego konkursu będzie to, że masz oczywiście te wszystkie rzeczy, które wymieniliśmy przed chwilą, typu wjazd na koncert i tak dalej. Dajemy jeszcze hotel, dajemy jeszcze afterparty. Dajemy kurwa full pakiet serwis. Mamy get. I śpisz z Mateuszem. Ale Mateusz nie śpi. Słuchajcie, jeżeli macie pomysł na konkurs, a to w ogóle nie uważasz, że to jest za mocne, że robimy konkurs na konkurs? Kurwa, jesteśmy trendseterami. Poczekaj, ale inaczej, ale w tym konkursie, no, na konkurs, no, można wygrać konkurs. W sensie... Bilety, znaczy podwójne zaproszenie. No dobra, poczekaj, ale to nie zbędnie, bo ktoś wymyśli konkurs, w którym ktoś wygra więcej niż ten, co wymyślił, ten zajebisty konkurs. Więc w tym konkursie powinno być też można wygrać ten konkurs. Nie, ale... Bez aftera. Ale nie, no bo to chodzi tylko o napisanie komentarza. Dobra, ja wam rzucę wam taki pomysł, który ja miałem jako pierwszy, ale finalnie po negocjacjach i przemyśleniach ustaliliśmy, że on jest ciężki do zrealizowania. Chodziło o to, że ja chciałem, żeby ktoś na przykład zarapował jakiś kawałek, odtworzył teledysk, zrobił coś kreatywnego, nagrał jakieś zajebiste wideo i tak dalej, no ale wiadomo, że przez prawa autorskie te wszystkie rzeczy byłyby kancelowane, autowane i po prostu byłyby ściągane przez prawa autorskie, więc to się nie może wydarzyć, ale nie wiem kurwa, no niech ktoś namaluje konkurs na najładniejszy kurwa obraz. Niech ktoś namaluje konkurs? Nie, niech ktoś namaluje jakiś piękny obraz, cokolwiek. W sensie... Koło odpadło tu polewa, mordo! No, historia zatoczyła koło. Ty się nie zbij, bo czarne koło na czarnej podłodze to jest... Dobra, przyklej drugie. Przecież powinno być jeszcze zapasowe. No nie, no właśnie nie ma zapasowego, poczekaj, kurde, muszę teraz szukać koła. Latarką sobie poświeć. No właśnie to zrobię, Mateusz. To masz telefon. Wiem. No, więc robimy konkurs, że ktoś musi, znaczy to wiesz, może się okazać, że my sami coś wymyślimy. To nie jest tak, że to pyknie. No właśnie, może nam się to nie spodoba. Sami coś wymyślimy i wtedy dopiero zaczną się problemy. No dobra, no to niech ludzie to wymyślą, no. Słuchajcie, ludzie, macie możliwość zgarnięcia podwójnego... Tylko siódemka, Dominik. To Dominik, no tak. Macie możliwość zgarnięcia podwójnego zaproszenia z gwiazdówką na backstage wszędzie. Ktoś, kto wymyśli zajebisty pomysł na konkurs. Tylko to musi być kreatywny konkurs dla kreatywnych ludzi. Angażujący, absorbujący, turbo kreatywny. I wtedy wygrasz podwójne zaproszenie. Dobra, kurwa, nie ma koła. W takim razie poczekaj, bo też wyjaśnijmy też ludziom ten konkurs obecny. Kurwa, stary, mamy więcej konkursów
niż konkursy. No sam to chciałeś tak robić, zaraz wyjaśnię sobie. Znaczy powiedz mi to, wyjaśnię. No to słuchaj, no to ty chcesz, żebym ja kurwa był pilotem, sterem, lotnikiem, okrętem, kurwa żeglarzem i jeszcze żaglem, kurwa. Dokładnie. Dobra, no to wyjaśnij teraz ludziom, bo musimy też jeszcze dograć losowanie. I teraz... Mateusz, zacznijmy, ty mi wyjaśnij, kurwa, o chuj tu chodzi? Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, a zwłaszcza, żeby nie zajmować płaszcza. Dobra, a, poczekaj, bo to jeszcze miało być tak, że tutaj, że Tupolewem miał być odbiór osobisty, nie? Nie, znaczy generalnie Tupolew możemy wysłać, koszulkę możemy wysłać, a 200 było do odbioru osobistego, ale... No, ale jak żeby... ty Tupolewa chcesz wysłać? Może samolot, pocztą lotniczą? No dokładnie tak. Linie lotnicze NWJ, ale powiedzieliśmy, że skoro będzie można odebrać 200, to i inne nagrody, jeśli ktoś będzie miał ochotę, również będzie mógł odebrać osobiście. Słuchajcie, powiem wam szczerze, drodzy widzowie, nie jest lekko być naszym patronem, ja to rozumiem, ale ma to swoje oczywiście, o, mnie skurczą, ma to swoje plusy, chodzi o to, żeby te plusy nie przysłaniały minusów, oczywiście, oczywiście. I wiem, że wielu z was zakłopotało się, co to z nami będzie, zostaliśmy patronami tak dawno i na pewno nie wezmą nas pod uwagę w konkursie, czas minął, to jest tylko na miesiąc, może to jest skam, może chcieli nas naciągnąć, otóż nie, moi mili, wasze patronactwo, wasze patroństwo, wasz patronat po prostu liczy się cały czas i nie wygasł i będzie brany pod uwagę w tym konkursie, więc jeżeli jakiś czas temu zapragnęliście wygrać życie, wygrać wszystko, wygrywając ten, oto na przykład uroczy, kurwa, to nie wejdzie, to chłopiec, to jest, a nie, wejdzie. Patrzcie, jeszcze go nie zrobiłem, ale prawie go zrobiłem. Patrz. To była Akademia Policyjna. Akademia Policyjna, ale nieważne. Widzisz, a pretensje do policji miałeś. Może trzeba go podeprzeć. Chwilę, dobra, żeby... spokojnie. A, no. Słuchajcie, więc reasumując. Jeżeli zostaliście patronami naszej inicjatywy, czyli tej noweli, aby wygrać jedną z trzech nagród, czyli ten samolot, 200 zł wielkości połowy kawalerki w Pato deweloperce, ora, albo koszulkę z 11 gwiazdkami, to wasze patronactwo się liczy do tego, to działa, będziemy losować. A teraz patrzę na dzieło swych rąk. A wiesz, ile jest ten osób jakby w puli do losowania, ilu mamy patronów, którzy wzięli udział w konkursie? No. Strzelaj. 100. Nie no, trochę przesadziłeś. 50. 51. 51 osób. Tak. Fajnie jest, co masz. No. Jak go oceniasz? Więc na razie go tutaj postawię na tym, żeby sobie klej wysychał, wiesz? No. Niech klej sobie wysycha. A, bo on jest tak pod kątem. No właśnie jest, tak chciałem się zapytać. No on jest w pozycji bojowej. Myślisz, że on odchodzi na drugi krok? No wygląda jakby odchodził. Ładnie jest. A tak się bałeś. Powiem wam, moi mili, że dzięki wam wróciłem do mojego starego hobby i od dzisiaj stawiam modele. Ty, daj mi tam tego nadcruisera, albo o, daj UFO! Jak coś, możemy bawić się dalej w tę grę. Nie no, UFO jest zajebista. Słuchaj, no powiem wam, że jeżeli chcielibyście, żebym zleił dla was UFO, piszcie w komentarzach. Mam klej i nie zawaham się go użyć. Mam więcej, mam jeszcze jacht i mam tego, no tam jest kurwa Hermann Göring. Ten, generał von Rommel, zaraz go znajdę. Proszę, zaproszę do mnie zabrać. Słuchajcie, ja na razie schodzę z stanowiska modelarskiego i zaraz do was wrócę. Słuchajcie, więc zdjąłem mój jersey, bo aż się zrobiło gorąco, kiedy klej się utwardzał, a nie kleja w zasadzie lepidło. Powiem wam tak, chciałem zastosować technikę kalkomanii. Tutaj proszę bardzo, możecie to zobaczyć, ale tego już nie widać. Bo kalkomanie się rozpadły. Napis Rzeczpospolita Polska. O, Polita Polska została tylko. Uznałem, że nie ma co tutaj się wygłupiać. Powiem wam tak, może to nie jest najpiękniejszy model, ale to właśnie, że on nie jest najpiękniejszy, sprawia, że on jest jeszcze piękniejszy niż mógł być. I może faktycznie jest tak, że nie dokleiłem mu kół, ani tak zwanych klap, ani antenek. I może faktycznie powinienem był to zrobić, ale z drugiej strony, czyż to nie jest piękny gest z mojej strony, żeby zwycięzcy, laureatowi, tobie po prostu zostawić tą przyjemność na koniec. Przecież to ty, jako zdobywca tej nagrody, możesz we własny sposób ten piękny model przystroić. Wedle swojego uznania, jedno wiem na pewno, wszystkie te części, czyli niewklejone koła, bo samolot jest w locie, no to po co mu koła? Zobaczcie, badziewnie było. Ale chowam do pudełeczka. Może faktycznie, jak się przyjrzysz temu modelowi, to są jakieś nadwyżki plastiku.
Ale to jest tylko gest z mojej strony, a mamy gest i dajemy więcej, zamiast dać mniej. Myślę, że to piękne. Mateusz, co o tym sądzisz? Brakuje mi tutaj czegoś. Tu powinno być napisane, wiesz, Airlines? No, powinno być, albo linie lotnicze NWJ, wiesz, na skrzydle TD, NWJ, żeby to był rap samolot. Rap samolot, że ja na to nie wpadłem. Że na to nie wpadł wujek samozłojca Enekin, jak mi program rap samolot. Mordo, no jasne, no to przecież ja go przystroję, no. Tylko muszę markerki swoje przynieść, ale tu nie mam. Nie pomyślałeś? No nie myślałem o tym, ale masz rację, to po prostu ja go przystroję. O! To zróbmy... Musisz go, wiesz, tak zbombić po swojemu. Zróbmy tak, ten samolot jest w tej formie teraz do wygrania, czyli w tym momencie wygląda tak, ale w momencie przekazania to będzie już zupełnie inny samolot. Powiem wam chyba, że wrócę do modelarstwa, co wy o tym sądzicie. No zaproponowałeś już UFO. No. Dokładnie. A jak wam pokażę, że naprawdę mam tego von Rommla, bo naprawdę mam generała von Rommla z Afrika Korps do sklejania, to już naprawdę będzie odlot. Ej, to poczekaj to, czyli w takim razie nie będziemy pokazywać finalnego... Tupolewa? Tak, finalnego Tupolewa, tylko to będzie niespodzianka. Czyli jakby to jest taka faza prefinalna. To jeszcze nie jest finał, to jeszcze nie jest wszystko. Tu będzie tak zwane muśnięciem magic touchem, kiedy klej utwardzi się już do twardości plastiku. Cały czas mam wrażenie, że on się przechyla coraz bardziej. No bo ja też mam takie wrażenie właśnie, ale potem mówię, nie, przecież to jest polski model. Zobacz, nie, bo jak go postawisz tą stronę, o zobaczcie, on stoi tak, to on wyraźnie odchodzi na długi kąt, widzisz? No. On, a z tamtej strony patrzysz, to widzisz, że on idzie w dół. On... Może to jest błąd komisji. No dobra, no to co, to jakby reasumując, ty dokończysz to w domu, tylko kurwa... Nie, w domu nie, nie dokończę w domu, dokończę tutaj, tylko przywiozę tutaj sobie... Ale już nie doklejaj tego. No co, jedną szachownicę można. Myślałem, że będziesz... Bo wiesz co, wyobraziłem sobie ciebie, idącego przez metro, idącego przez metro z tym samolotem. Tak, nie, będziesz chodzi... Patrz, wchodzisz do metra, a tam Tedas idzie, nie? Z samolotem. Słuchajcie, teraz zobaczcie parking, który dostałem od fana z Instagrama. Aj, żebyśmy tylko nie byli drugi raz. Czyli poczekaj, bo teraz wróciłem. Zwariłeś, mordo. Co, trawa urosła? Nie. Można to odczepić? Nie, to jest baterie. A, bo się pewnie świeci ten. Ty to kumasz? No. O, skurwa. Czekaj. Widzisz to? Czekaj, zgasz tam to? No nie no, jak ty mi powiedziałem, kiepski fanbase, to ci nie liczysz w rabrze. Mój fanbase jest najlepszy. Ziomek to sam zrobił i powiem mi, potrzebujesz tego bardziej niż... Kurde, możesz nie wiercić kamie prosty? Kolego, mógłbyś nie dmuchać w rurę, kiedy kujemy? No trochę nas to rozprasza. Przepraszam. Oddałbym to z parkingiem. A z tak grubo idziesz? Ale że samolot z parkingiem? No tak. No kurde, no a gdzie będziesz trzymał samolot? Na parkingu musisz trzymać, nie? Tak! Oddam samolot z parkingiem. Ten gościu, który to zrobił, na pewno by się cieszył. Patrzcie. No ale Tupolew wygląda pięknie oświetlony. No kurde, Tupolew. I widać, że palma mu nie straszna i leci. I on cały czas odlatuje. Jak my to kurwa wyślemy? No nie no, odbiór osobisty tylko. No. Nie no. No nie no, musimy to. Dobra, jakoś to wykombinujemy. Mateusz, wiem, zawieziemy to osobiście. Gorzej, jak ktoś wygra z Gorzelcem, nie? No kurwa, idźmy na całość. Dobra, jak to nie będzie daleko, to zawieziemy osobiście. No kurde, sztos, czy nie? No a jak? No kurde. Ale to, żeśmy dopiero skumali, że to się pali latarnia, to jest mocno, co? Oczywiście, pudełko jest w komplecie, żeby nie było. No kurde. Słuchaj, może w MGP Garage można było sobie wygrać jakiś zajebisty samochód, ale samolotu to jeszcze nie było. I to bez loterii żadnej, mordo. Nie trzeba e-booka kupować. No, i jest talerzyk. Weź, tu już naprawdę coś chamstwo. Czemu się z Darka nabijasz? A, tak jakoś. Dobra, to co? No to robimy losowanie jeszcze. Dobra, a z czego będziemy losować, Mateusz? Ostatnio losowaliśmy szczapki. Nie, musimy z czegoś lepszego. Teraz coś znajdę do losowania fajnego. Dobra. A masz losy wydrukowane? Tak, tylko muszę je pociąć. Może to jest czapy pirackie, ale zaraz znajdę coś fajniejszego. Dobra, to przerywamy. O, mam puchar, z pucharu będzie. Uderz puchara.
Moi mili, oto jest legendarne już 200 zł, które wystąpiło w klipie Fity. Jeszcze go nie widzieliście, prawdopodobnie za 29 marca będziemy premierę. 29 piątek, dobrze, 29 premierę. Czyli możesz mieć 200 zł, które wystąpiło w klipie, którego jeszcze nie widziałeś, a już może być twoje. I tutaj zobaczcie, zwróćcie uwagę na to. Puchar na zachętę za 500 000 subskrypcji na kanale Telewizja. Oczywiście jest to błąd, powinno być Tedio Novela, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to może sprawić, że taki puchar powędruje w moje ręce, jak ktoś dla niego zrobi. A jeżeli się przyjrzysz tutaj... Dlaczego? W twoje, w nasze. To co będziemy trzymać i oburąć. Tak, dokładnie. Wchodzi o to, że jak się przyjrzysz tutaj, to zobaczysz Strojewicza. Widzisz Strojewicza? No tak. No, ty nie musisz bardziej się wysyłować. Ale jeżeli zajdziesz do środka, zobacz. Są losy. A losy to głosy. Jak powinienem to zrobić? Tylko nie patrz, żeby nie było. No właśnie, no to jak on to zrobi? Zamknij oczy albo otwórz głowę. Jeszcze raz? Zamknij oczy albo otwórz głowę. O, dobra. Czysta ręka, żeby nie było. Bo to 200 zł, pieniądze są. Dobra. Mieszam. Patrz, żeby nie było, że oszukuję. Dobra, mam. And 200 zł ghostu, Oscar. Mateusz Lewandowski. Ty! Ja kojarzę z Instagrama postać. Naprawdę. Ja chyba właśnie... Z grupy WJ ten WJ też go kojarzę. No. Mateusz Lewandowski, mam nadzieję, że to jesteś ty, bo ty wydajesz się rozsądnym ziomeczkiem. Ty, mordo, wygrałeś 200 zł, to jest niesamowite. Hajs, który jest warty więcej niż jego nominalna wartość. 200 zł z klipu Nie Kapoty. To jest to. Odkładam. And the winner is... Poczekaj, wrzucę. O! Mateusz. Dobra. Teraz koszulka. Dobra, to poczekaj, trzeba wydrukować nowe losy. Tak? No tak, bo tam jest podział. Dobra. A, dobra, no to Mateusz, to było tak dawno, że nie wiem, jak to było. To wrzucam. To ci ludzie stracili już szansę. Tak. Poczekaj. Bye, bye, kochani. Dobra, to ja muszę nie wydrukować, tylko pociąć losy. Musisz napisać najpierw. Muszę napisać zwycięzcę. Dobra, już. No. Magia telewizji, chwilę później. Już gotowa koszulka, ale to jest piękny relikt przeszłości. Mam nadzieję, że nigdy już nie trzeba do tego wracać. Magia telewizji sprawiła, że nowe losy pojawiły się tutaj. Ale jest ich zdecydowanie mniej. Mniej, bo mniej osób chciało wygrać tą koszulkę. Dokładnie. Jest ona ukierunkowana na politycy, więc to jest pewna deklaracja. No ale cóż, chyba powinienem wybrać. Zobaczcie, że to się zgadza wszystko. Lewa ręka czy prawa? Prawa teraz. No. A ta przeciwność, która będzie? Chujem. Ale mieszam, co? No. Jak w życiu. A żeby nie było, że oszukuję. Dobra, mam. Sebastian Duraj. Czekaj. Nie gibaj się. Dobra, jest. Duraj. No i teraz znowu chwila przerwa, muszę pociąć. Poczekaj, muszę... Położysz koszulkę z Sebastianem. Sebastian, to jest już twoje. O, proszę. No i nagroda główna w tym konkursie. Wspaniały, spektakularny model statku powietrznego Tu-154, który, jak powiedziałem na początku naszego materiału, pojawił się w telewizji Republika, więc jest to nie lada gratka dla fanów tego cringe'owego kanału. Mówisz o Tedy Noweli? Nie, mówię o telewizji Republika. No to Denoveli też, ale to jest inny rodzaj cringe'u. To jest cringe kontrolowany, to jest cringe zamierzony. To jest cringe, który jest naszym cringe'em i chuj wam do tego. O! Drzemka. Nie! Aha. Paczka dla Natalii. Idealnie. Oj, zapomniałem, co miałem jej wysłać. Dobra, no dobra. Jeszcze jest samolot z parkingu. Słuchajcie, parking, ale to, zobaczcie, jakie to jest, kurde, przebiegłe. Bo samolot jest rosyjskiej produkcji pod polską banderą. Model wyprodukowany w Polsce, ale parking wyprodukowany przez polskiego modelarza, ale jednak oddający parking w Miami, ponieważ znaczy gdzieś na Florydzie, bo tu jest znak drogowy, który mówi, że na Key West jest prawo, Miami prosto, Orlando w prawo. Czyli to znając życie, to jest dojazd od tej strony, patrząc na Zatokę Meksykańską. Dobra, wyrzucam, poczekaj, komisyjnie wyrzucam też, żeby nie było. Mieliście szansę, ale już jej nie macie.
Słuchajcie, mordy, nie wiem, żebyśmy się źle nie zrozumieli, ale jednak żebyśmy się dobrze zrozumieli. Twój los jest w moich rękach. Otóż tutaj, w środku, widać to chyba, jest najwyższa stawka Patronite. Losy, które biorą udział w loterii większej niż loterię u Buddy i MGP Garage razem. To jest nasz Tupolev Challenge. Mordy, pamiętajcie, że Strojek mówił, że będzie dojazd z dostawą w promieniu do 100 km. Mam nadzieję, że wylosuję dobrze, bo nie będę zapierdalał dalej. Mateusz? Co? Prawa ręka czy lewa? Prawa. Poczekaj, zamieszam. Ja to dzieci oglądają później, no to zdaję mu... Nie, Mateusz, nas nie oglądają dzieci. Skończmy z tym mitem, nas oglądają dorośli ludzie. Czyli my nie mamy contentu family friendly? Kurwa, absolutnie nie. Nasz content jest family nie friendly. Dobra, lewo. Nie, nie family, ale friendly. Bardzo friendly, ale bez familii. Friendly jest dla naszej familii. Dobra. Żeby nie było, pusta ręka, zobacz, nic między palcami nie ma. Pod myszką nic nie ma. Mam go. Jest, zobaczcie. Kto to będzie? Weź trochę takiego napięcia, że pocą ci się ręce. Że... Ja już wiem. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, kto wygrał, ja już wiem. Jest 8 osób. 8 osób brało udział w... Nie, jest 7 osób przegranych. Jedna wygrana. Jesteś gotowy? Jestem. No to dawaj. Dajcie jakieś werble. Akademii policyjną. Wrzuciłeś... O, daj muzykę z Akademii Policyjnej. Ty. Bartek Kuligowski. Czekaj. Bartek Kuligowski, mam nadzieję, że masz licencję pilota, bo polecimy! Otóż, proszę bardzo, tutaj też się przykleję. O, wiem, co przykleję, to tym kleję. Dobra, czekaj, bo ja chcę sobie tak wyostrzyć, żeby było widać... Żebym się znowu klej chyba zakleił. Pamiętam, jak w poprzednim odcinku Tedenowej dokładnie w tym samym miejscu mówiłem wam o tym, co się wydarza, o tym, że będzie to Q&A i tak dalej, właśnie jak stałem w tym miejscu, to ten fragment pokazywali w telewizji Republika i proszę, jak się skończyło pięknie. Teraz powiem to samo, co powiedziałem wtedy, mordy, rozdzielam te światy, wracam do rapu, zapraszam was do studia, pokażę wam, tutaj, w studiu. Powstaje płyta Vox Veritatis. Poznacie ważną osobę. Zobaczcie, to jest Kuba. Kuba Jotsu. To jest gościu, który wyprodukował kawałek Phoenix. Wtedy go poznałem, Kubuś. Moja morda. Taki jest dobry ziomek, że został moim realizatorem. I całą płytę nagrywam od nowa, tu w studiu, razem z Kubą. Kuba mnie realizuje i produkuje. Oczywiście finalnie wszystko miksuje Sermichu, żeby nie było wątpliwości, ale podzieliliśmy się tą pracą. My pracujemy tutaj u nas w bazie. Michu u siebie w bazie będzie to tylko magic touchował i będzie tak. Więc zachęcam was do oglądania Tete Noveli, naszych social mediów. W następnym odcinku powiedziałem o Feniksie. W następnym odcinku pokażemy wam, jak było na Cloud MMA. Tak, byliśmy tam z naszą kamerą. Ja w ogóle chciałem to połączyć z odcinkiem swojemu, na którym też byliśmy, ale Mateusz mówi, że to bez sensu. Piszcie w komentarzach, bo jeszcze jest szansa to naprawić. A teraz Mateusz, proszę stąd wyjść. Proszę stąd wyjść, bo ja będę rapował. Wycie jak rapujesz? Powstaję z popiołu jak Feniks. Pochopnie mogli mnie ocenić, cóż. Nara, nara. Bye. Życie jest nowelą. Raz jest yo, a raz jest elo. No to samograj!